Witam Was ponownie w nowym vlogu na naszym kanale. Plany nam się, słuchajcie, nieco posypały, ponieważ Bianka jest w domu, bo ją złapał straszny katar. W poniedziałek poszła do przedszkola po długiej przerwie, bo przez święta nie chodziła. I później przez te pierwsze tygodnie stycznia też nie chodziła. I przez pierwszy tydzień ferii nie chodziła. No i w poniedziałek poszła do przedszkola. Pochodziła 3 dni, no i masz ci babo placek, standardowo, więc do przedszkola Bianeczka chodzić nie będzie, jesteśmy w domu. W weekend mieliśmy też kleić tą tapetę, w końcu, żeby to ogarnąć, bo już czas najwyższy. No i Bianka miała jechać do mojej mamy, żeby się nie nudziła tutaj, żeby się tam z babcią pobawiła. To też się posypało, ponieważ mama zadzwoniła do mnie dzisiaj i oznajmiła mi, że również jest chora, ale wiecie, tak już grubo, z gorączką i tak dalej, więc nie będziemy ryzykować. A psik na zdrowie! Także nie będziemy ryzykować, więc no, przyjdzie nam tą tapetę kleić tutaj w całą czwórką, w zasadzie piątką. We wtorek też byłam u swojego lekarza. Dowiedziałam się, kiedy będę rodzić. Termin został wyznaczony na 8 marca, Dzień Kobiet. 26 zrobiłam pompek. 26 pompek? Pięknie. Więc termin został wyznaczony na 8 marca. Tym razem niestety z przyczyn medycznych będzie wykonywane cięcie cesarskie. Nie powiem, troszkę się stresuję, ale staram się jeszcze na razie o tym nie myśleć. Boże. Wzięłam matę taty i ćwiczy. Szalona. Chora jesteś, katar masz. Podniesienia bez rąk. Niesamowita jesteś. No i 15. 15. Także jak widzicie, Bianka katarek ma, do przedszkola nie chodzi, ale energia ją w żadnym razie nie opuszcza. A jeszcze jedną rzecz dzisiaj chcę zrobić, mianowicie zapełnić tutaj te dwie niebieskie ramki, które mam. Będą takie puste, stoją puste od zawsze, więc coś tutaj będę chciała w nie sobie włożyć. No te tutaj dwie niebieskie, co są. Tak? Jeszcze Wam pokażę, jaki Bianka namalowała piękny obrazek. Zobaczcie. To jest stegozaur. Tak? Stegozaur z ostrym ogonem. A tutaj? To jest wróżka, która trzymała meteorologię. Popatrzcie, to jest cała historia. Tutaj jest stegozaur z ostrym ogonem, jakaś stegozaurnica, samiczka, a tutaj, słuchajcie, mamy wróżkę, tutaj natomiast zmierza ku planecie meteoryt, ale ta, słuchajcie, tutaj osobniczka wróżka ten meteoryt swoimi czarami zatrzymała. A, i wrzuciła go do rzeki, to jest właśnie rzeka, do którego piję właśnie. I tutaj wrzuciła ten meteoryt do rzeki, tak? No, widzicie? A na prawej stoi na wulkanie. I uratowała dinozaury przed zagładą, tak? Czy widzicie, jaka twórczość Bianeczki? Piękny obrazek, piękny. Jakbym miała lodówkę taką, wiesz, metalową, to bym sobie na magnesik przykleiła. A tak to ja te wszystkie obrazki, bo wiecie, czasami lepiej wyjdzie, czasami gorzej, ale ja ogólnie wszystkie te
obrazki namalowane przez Biankę. Wiecie co robię? Skanuję. Skanuję skanerem. Tutaj mamy skaner i mam w folderze. No bo tak ciężko by było, kurczę, te wszystkie papiery trzymać. A tak to na pewno się nie pogubi i mamy wszystkie rysuneczki Bianki w folderze. Tak? Coś tam czasem się babci dostanie, to też sobie weźmie do domu i powiesi. Tak? Tak. Tak, tak, tak. Dobra. Sprzątamy po śniadanku i jeszcze musimy ogarnąć te wszystkie medykamenty twoje. A wszystkie psikacze do nosa i tak dalej, bo też się walają po nocy. Wiecie jak to jest, jak się ma katar. W sumie ta noc jest najgorsza. No właśnie, bo Bianka przez całą noc miała zatkany nosek. Wiecie jak to się śpi, człowiek się budzi, tutaj spływa, tam spływa, także katar jest męczący. A Rubisia obrabia butelkę, tak? Tak, Daria. Butelkę masz? Tutaj wszystkie potrzebne produkty. W sumie już widzę, że nie będę miała wystarczającej ilości bananów. Są mi potrzebne 3 średnie. Ja mam 3 średnie, ale są w gorszym stanie niż myślałam, bo są całe, wiecie, miękkie i będę miała tutaj dużo do odkrojenia. Mam jajka, mam masło, mam mąkę, mam cukier, proszę do pieczenia, trochę soli. Wszystkie potrzebne te produkty Wam w opisie wypiszę na dole. Ja już robiłam kilka razy ten chlebek bananowy z tego właśnie przepisu i zawsze mi wychodzi. I w sumie najbardziej nam właśnie smakuje chlebek z tego przepisu. Wróciłam, mamusia. Mamusia, wróciłaś? Dobrze. No to co? To będziesz mi pomagać chyba, nie? No. Proszę bardzo. Żeby nie rozparował. Tak jak zwykle pełna energii, ja to nie nadążam już. Dobra, mamy masło i trzeba to masełko wrzucić tutaj do tej miski. Potrzebujesz do tego tej? No, mogę sobie zrobić tak. Packi. No, czyli wszystko dajemy do garnka, tak? Wszystko dajemy do garnka.
chlebek upieczony. To już koniec tego vloga i do następnego.